Dzień dobry, dzień dobry. Ja mam dzisiaj pomocnika, który się przedstawi. Cześć. Dobra, wystarczy. To jest tajemniczy gość. I dzisiaj słuchajcie coś, co wygląda następująco. Bardzo ciekawa rzecz. Bardzo ciekawa. Zobaczcie, jak to wygląda. Takie tulejki. Od dosyć grubych. No nie mam tutaj chyba suwmiarki, ale to jest chyba gdzieś dziesiątka. Na oko to z 8 mm, tutaj ze 4 i tutaj z 1, ze 2 na przykład. Takie tulejki. Jest to ciekawa rzecz, ponieważ to służy do lutowania, albo inaczej do połączenia dwóch przewodów. Zobaczymy, czy to wejdzie na ten kabelek. Zaraz się przekonamy. Jeśli tak, dobra. I teraz na czym polega lutowanie? Bierzemy dwa przewody, musimy najpierw je zapleść. Najpierw musimy przełożyć oczywiście przez tą tulejkę. A ja będę palić. Tak jest. Tajemniczy gość będzie palił. Teraz sobie tutaj połączymy te przewody. Widzicie, nawet nie mam obcinaczek tutaj pod ręką, więc spróbujemy to zrobić tak. Taką tak zwaną szczoteczkę. Czyli coś takiego. Połączymy to między sobą. Tak, 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 tak. I te przewody zakręcimy. I jest połączona, nie? Niby. Teraz przesuniemy tą tulejkę na środek. OK. I teraz nasz tajemniczy gość odpala palnik i będzie trzymał w miejscu, a ja będę poruszał tym. Dobra. I teraz. Oj. Dobrze, Szymek. O, zdradziłem imię. Jak śmiałeś. Dobra. Ukraść auto. Ja tutaj poruszam tymi. Ups. O, widzicie, trochę za wysoka temperatura, ale dobra. Jeszcze tu. Sprawdźmy. Dobrze, wyłącz. I teraz pokażemy, co z tego wyszło. Zobaczcie, że ta termokurczliwa koszulka mocno się zacisnęła w tym miejscu i w tym, tam gdzie są te czerwone punkty. I również to miejsce na środku to jest tak jakby termokurczliwa, ale słuchajcie, cyna. Więc ta cyna się nagrzewa. Koszulka to wszystko ściska i mamy zalutowany przewód bez użycia lutownicy. Tylko to będziemy robić? Ciekawa rzecz, nie? Tak, to będziemy robić. To jest właśnie ciekawostka, która doszła do nas z Chin. Myślałem, że trochę więcej kabli polutujemy tym. No nie, dzisiaj tylko te kable. Tak więc na tym kończymy. Ja to zostawiam, bo ciekawostka. W sumie nawet, słuchajcie, zapałkę macie pod ręką, nie musicie wcale palnika używać, nie? Zapałkę macie, podgrzewacie i przewody zalutowane. Dobra, to dziękujemy. Narka.